I napłucim wita lśnieniem porannym. Dziękujemy panu, panie Obajtek. A ta pani to jeszcze tutaj ostatnio nie siedziała. To zasiadła sobie dosyć niedawno. A my w stronę słońca na szczycik. A dzisiaj na początek trasunia pcim Lubomir, a później w zależności od kaprysu i pogody, a pogoda zapowiada się na Żyleta. Panoramka zaczyna się otwierać. Ja zaczynam się rozbierać. No i tak zima przechodzi w lato niespodziewanie. Pięknie to jest. Uwielbiam tę trasę, ten szlaczek. Jest taki mój podstawowy szlak, kiedy nie mam pomysłu, gdzie pojechać. Zasiadam sobie w busa. 10 zł, godzinka. I można sobie troszeczkę pochodzić, spacerować, trochę pobiegać. Kawałki, etapy leśne przeplatające się z etapami łąkowymi, polnymi. Miód. A w tej chwili krótki etap przesiłkowy. Nim ponownie wpadniemy w las. Tak, i Jezup też bawia. Dwa tygodnie temu i za tydzień w piąteczek ponownie. A skoro zapraszają do kuchni, a w kuchni najlepsze imprezy. Idziemy. Puch, już. Kudłata schroniska, czyli schroniska pod opieką bałwana. Kolejne schronisko, kolejna zupka z grzankami na czosnku niedźwiedzim. Pierwszy raz w ustach, ale wrócę tutaj z pewnością na nią. A teraz Lubomir. A otóż i jedyna panorama na całym tym szlaku. To taki mały minusik tej traski. Niestety. A, jedyna. Ale okazała. Aż po same granice Mordoru, gdzie stworzenia umierają z uduszenia i zaczadzenia. Albo też na odwrót. Z zaczadzenia i uduszenia. Dobra robota, panie Obajtek. Dobrze. Mamy go. Oto król cyganów. Władca zewnętrznych pierścieni Saturna. Oraz car Beskidu Wyspowego. Mokowskiego. A nie! Wysłowego, dobrze. Te dwa zawsze będą mi się myliły. No i oczywiście pomniejsze ustwo słowiańskie. Widzę, że Beskid Myślenicki nie może się dogadać z Beskidem Wyspowym co do wysokości szanownego Lubomira. Chyba wykryłem szwindel. Gruby przekręt.
papryka szczeciński wyprodukowany w Wejherowie. Pięknie. No i lecimy już z powrotem z góry, ale tym razem wolałem nie ryzykować. Pod górę jakoś się podeszło, podbiegło, ale tutaj jest mokry śnieg zmieszany na przemian z lodowymi taflami. Nie. Raczej nie. I dopiero można coś podziałać. O, góreczki wyższe pobielone za nami ponownie. Asfaltowy szlak. Ale przynajmniej już nie grząski, bo już etap grząski też mamy za sobą. Brązowy, czekoladowy, grząski. Jeszcze mordelasko, łapeczka, ząbeczki, jakie słodkie ząbeczki. Oj, oj, oj. Jaka słodziutka karmelowa bestia. I to się nazywa doskonale oznakowany szlak. Nie dość, że prowadzący drogą, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć w zasięgu wzroku. Tak. Chyba zgubić się nie można. Ale będziemy próbowali. I znowu wiosna. I znowu słoneczko. I znowu cieplusia. O. I tak toczy się cykl przyrody. No przecież zapomniałbym. Dobra robota, panie Obajtek. Tak trzymać. Świetny dzień.